Dobra. No i wracamy po przerwie. Gość specjalny ja dzisiaj. Przedstawię. Tak jest. Mikołaj, LNX Wyspiański. Mam przyjemność tutaj z Mańkiem komentować drugi mecz. Powiedz jeszcze, gdzie grasz, bo może nie wszyscy wiedzą. Obecnie w Tinistral. Ostatnio na Płocku graliśmy. Może nie poszło najlepiej, ale też tam coś tam zaprezentowaliśmy się. Piki i bany przed nami. Ban na Eni, to jest standardowy ban na Banna Czajkowskiego, to jest jego main. Chyba 2/3 gier przegrał nią i zarówno na Westie, jak i na wszystkich turniejach. Włącznie z PGA, na którym zajął 3. miejsce z różną Playgin, w której ta Ani była faktycznie królowała, można powiedzieć. Tak, ona była tą postacią, która tak. niosła do zwycięstwa. Co prawda nie pomogła w meczu przeciwko mojej drużynie wtedy w półfinale, ale i tak była tak, dobra. Jak no? najbardziej. Do Eni dołączył Trash standardowy pan supporta. Z to chyba przeciwko koledze, który podtrzymał, że na topie bardzo dobrze tym Zem zagrał, było to widać. Jest first pick Caitlyn. No przede wszystkim dominacja linii. Nie wiem jak bardzo jest to dobry first pick, bo ogólnie ADKR nie lubię first pickować, aczkolwiek Caitlyn jest faktycznie tą postacią. Od razu widzimy Varusa. Tak, Varus to jest druga postać, która też jest bardzo silny laning ma, także to jest taki counter pick. Może nie tyle counterpick na Caitlyn, bo Caitlyn jest akurat dobra na Varusa, ale taki powiedzmy przeciwwaga, żeby na tej linii sobie poradzić. No, żeby w miarę utrzymać równowagę powiedzmy, no bo u Caitlyn oczywiście mamy Peacemakera i Varus posiada teoretycznie taki sam skill, tak? Tylko że on po prostu sobie tak, chargeuje i... Varus ma troszkę mniejszy zasięg, no, to może być tak, przewagą dla tej Caitlyn. Jest i Lux. Może to być poke comp po lewej stronie. Tak, no te dwie postacie ewidentnie na to wskazują. Jeszcze chciałem powiedzieć o meczu. Team purpurowy jest to team generalnie z Westa, Motyl. Chyba to jest, on ma chyba diament 3 na Westie. No generalnie ludzie z diamentu, ewentualnie platyny z Westa, więc to jest doświadczony. Dużo mniej wiem na temat teamu niebieskiego, ale poprzedni grze pokazali, że potrafią na tym poziomie grać, także wiesz, że będziemy mieli ciekawe widowisko. No mam taką nadzieję, no mamy Jarvana, ale z drugiej strony oczywiście do Caitlyn jednak chyba jeden z najlepszych dla niej supportów. No jeżeli Thresha ma zbudowanego... Jeszcze Sona jest bardzo dobra. Ale Lulu jednak Lulu wydaje też się, okay. że Lulu też jest okej. Okay. Okay. Oczywiście Hecarim w dżungli. To czyżby zobaczmy, co na tą drugą stronę. No, Nami jeszcze Motyl, nie widziałem. Motyl grał tą Nami trochę ostatnio, także... Jest Nami, jest Locking. No, to jest mamy dość nietypowego supporta, powiedzmy sobie szczerze, bo on nie jest praktycznie chyba w ogóle grany. Niszowego dosyć, aczkolwiek ta... Musisz się przesunąć może trochę, okay. Żeby cię było bardziej widać. Dobrze. Aczkolwiek z Jarvanem może być ciekawa, szczególnie to ulti. Fajnie działa, bo ono nie odpycha, tylko podrzuca do góry. Nie przeszkadza Orianie tutaj, nie pozwala na sfailowanie komba. Oriana to jest drugi pik Czekowskiego z PGA, jeśli pamiętam, więc chyba nie zmieniło mu się pick pool za bardzo. Też dobrze nie grał, prawie wygrali z TMC Lavera wtedy, pamiętam 50-parominutową grę, to było tak, coś. To była jedna z fajniejszych gier chyba wtedy. No ale co, już cały setup nam się zamknął drużyny niebieskiej. Tak jak mówiłem, może to być poke comp, ta Nidale jest typowo do poke'u. To Caitlyn dziwi mnie, że nie piknęli topa, który może pukować jakiegoś Kha'Zix'a albo czegoś takiego, ale może ta Nidale wystarczy. Też ta Lux miała być, prawda? Więc tak, Lux miała być, no ale się zamieniła. Jednak Nidale jest. No, jednak to jest taki raczej poke comp, ja, prawda, Nidale trafi dwie dzidy, Hecarim wchodzi od razu z follow-up. Ten Cho'Gath nie wiem po co jest, chyba głównie do obrony, bo tak niezbyt mi pasuje. Z kolei w przeciwnym teamie może być Jayce, który też może pukować i mamy typową team na inicjację. Tutaj wchodzi Jarvan, wchodzi Orianna, wchodzi Varus i to jest taki follow-up typowy. Że wchodzi, trafi tak, się jeden jest, skill. Jest kataklizm, zamykasz tak. I wszystko w tym kataklizmie trafiony się jest jeden skill i wtedy idzie cały follow-up tak, do reszty drużyny. A Jayce chyba jest, żeby móc zengage'ować albo zdisengage'ować w razie czego, gdybyś tak, się nie udało. Zawsze ewentualnie do pościgu posiada bramkę, tak? Przepuszcza przez nią drużynę, przyspieszenie. Tak, podejście slow oczywiście ze zmianą stensa z range'a na mele, tak? Zawsze może też jeszcze kogoś odepchnąć, więc... Jak najbardziej. Jest bardzo uniwersalny. Bardzo dobrą postacią w tej chwili. To będzie Jayce raczej na pewno na topie. Zresztą Dekonis gra na topie, także tak mi się wydaje. Tak to właśnie będzie wyglądało. Oba setupy mamy zamknięte. No, powiedz mi, który setup według ciebie bardziej by się sprawdził może? Jakby Jayce'a miał team na topie blue, niebieski, to wolałbym niebieski team. W tej chwili nie wiem, bo my tylko nie dali do połku. Nie mają dobrego engage'a poza Hecarimem, a jak Hecarim wyleci do przodu, to Cho'Gath nie ma szans do niego dobić swoim Rapturem. No Cho'Gath musiałby złapać, ale jest jednak ciężko na lepsze teamy. A team purpurowy ma świetną inicjację, ale są na gorszej stronie teoretycznie. Zobaczymy jak bottom, szczególnie bottom ciekawi mnie teamu purpurowego, czy sobie tutaj poradzi, czy fioletowego w zasadzie, czy sobie poradzi, bo mogą być golemy przewagi dla niebieskich. Ciekawe jestem też jak rozegrają pierwszą krew. Czy będzie tutaj jakaś inwazja ze strony szczególnie fioletowych, którzy mają tę disadvantage, czy jakiś swap, czy będzie klasyczne rozegranie lane'ów, gdzie ten bottom byłby w niekorzystnej sytuacji minimalnie.
No to się oczywiście okaże za około 3 minuty, dokładnie 2.40, bo taka jest oczywiście przerwa dla obserwatora, takie opóźnienie. No co, no mamy tutaj faktycznie dość ciekawe te setupy, no i ten faktycznie ten czołgat, no może nie do końca to będzie pasowało, ale on ma też teleporta, on może będzie bardziej, może to jest tak, że on będzie na przykład chciał bardziej na bocie też pomagać. No jest ten niby taki mocny push od tej Caitlyn, która będzie broniona przez Lulu shieldami, tam słowami. Ale tu jest counter teleport na Jayce, więc... No oczywiście, no tylko kwestia jest tego typu, czy będą te teleporty tak właśnie używane, bo to też, no teleport to teleport, no ale... Myślę, że nie będzie używany do wracania na linię, chyba to już nie jest ten poziom. No. Ciężko ocenić mi drużynę niebieską, ale w tym pierwszym meczu pokazali jednak, że coś potrafił. Ten Zed świetnie zagrał przede wszystkim. Miał bardzo dużo farmy, pokazał, że umie farmić mimo ganku early. Poradził sam z tą Elizą. No i jednak wydaje mi się, że to może być z tego względu, no jednak choć dużo ciekawszy mecz niż poprzedni. I będzie trzymał nam tu poziom. I to jest mecz o wyjście z grupy de facto, z pierwszego miejsca, tak? Więc... Tak, to jest mecz, który... Jest mecz o stawkę, jakby który, tak, który będzie takim promocyjnym na jutro. Więc kto wygra to spotkanie, ma zagwarantowane miejsce w jutrzejszej pucharówce, a to kto przegra, no jest, jeszcze będzie miał tą jedną, jedyną szansę. I wtedy się okaże, które drużyny z tej grupy zobaczymy jutro. Później oczywiście kolejne dwie grupy, grupa C i D. W godzinach południowych, no planowane jest to na godzinę 15, ale no zobaczymy, jak to oczywiście wyjdzie w czasie. No i tam też na pewno będą ciekawe spotkania, także... Ale teraz sprawnie wszystko idzie, więc myślę, że będzie. No, początki są zawsze trudne, tak? No nie ma tutaj co się oszukiwać, więc nie ma co się też doszukiwać jakichś tam ciężkich problemów. No tam coś tam się pojawiało, ale ogólnie wszystko jest naprawdę na dobrym poziomie tutaj zorganizowane. Miejmy nadzieję, że do końca się to wszystko utrzyma. Wracając dalej do oczywiście naszych pików, no tutaj właśnie ciekawi mnie... Znaczy tu jest wyraźna inicjacja ze strony Jarvana. Jakie będzie zgranie będzie tego brama wszystkiego. Otworzona od Jayce'a i Jarvan wchodzi po prostu Eku i Kataklizm. I później reszta skilli. No ewentualnie Varus może splashować i ultnąć, kogoś będzie out of position, ale to jest bardzo ryzykowne użycie ofensywne flasha na dekery, bo on może wyparować, jeśli przeciwny team to wykorzysta, że no on tak wyjdzie do przodu. Więc myślę, że to zawsze może trafić wtedy na przykład na takiego Rapture'a, nie? Od Cho'Gatha. No też. Różnie to może być. Jak najbardziej. Czy Rapture'a, Cho'Gatha, czy jakoś losową Jidę, czy Hekari ma ulti i może łatwo zginąć, to jest zbyt ryzykowne. Też dziwi mnie szczerze, że przy takim CC ze strony... Czy niby tu jest głównie ten Fear, nie? Jeśli będzie unikał dobrze tego ulti Karima, to klęs może nie być konieczny. Aczkolwiek myślę, że byłby o tyle dobry, że mógłby... Że zakładając, że nie będzie wchodził mocno do przodu, mógłby być bardzo jakby bezpiecznie, mógłby spokojnie się duelować z każdą postacią przeciwnej drużyny. Ale zobaczymy. Ja jestem najbardziej ciekawy laning phase'u, szczerze mówiąc, i tego bottomu. Zobaczymy, no to się w ogóle od laning phase'u to się wszystko będzie zaczynało, więc tak, miejmy nadzieję, i czy zrobią swap albo invade'a, czy zneutralizują tak, czy będzie może jakieś agresywne wejście, też nie, no to się wszystko za chwilę okaże. Za momencik się przełączymy do gry, tutaj loading screen nam się robi, kilka skinów jest, ale to oczywiście zobaczycie je w grze. Jeżeli chodzi o skiny, 2-2, czyli remisowo. No cóż, nie zobaczymy, jak to się przełoży, oczywiście na grę, no wiadomo, no, ale że skiny nie grają. Na Orianie, Bladecraft. Jeżeli jeszcze momencik, jeszcze chwilę i kolejny mecz będzie tutaj pokazywany, także jesteśmy już. A ja tu zrobię oczywiście szybciutkie odpowiednie roszady, pozycji, tak jest. Ale tutaj Varusa z Cho'Gathem porównałeś. Poprosiłem oczywiście graczy, żeby się tak ustawili, no, ale niestety nie można chcieli mi pomóc. Nie chcieli mi pomóc, bo w obecnych czasach było od razu, wiesz, tak. Nie, no teraz wszystko ale ładnie. Wszystko jest ok, pokupowane, wszystko... Jest tu coś dziwnego według ciebie? Nie. Myślę, że wszystko to jest start takie dosyć jednak standardowe. Jedne, co mnie dziwi, to Jayce kupił 3 mana poty. To jest sporo. Zwyczaj się idzie w health poty lub red pota. Red pota może red być słop. Jeśli coś takiego kupił, to może świadczy o tym, że słop wszystko słopować. No, z tego, co widzimy na ekranie, właśnie chyba na to się zamierza, bo... Bo do 1-1 red pot jest dużo lepszy, znaczy duży potem, tak? Varus wraz z Jarvanem i nami są na górze, więc to od razu nam sygnalizuje jednak, że będzie ten słop, bo Jayce pilnuje gdzieś tu okolic smoka. Tak.
Tak. Ward jest postawiony od Cho'Gatha, ale to nawet i double swap się zapowiada w takim układzie. Będzie zobaczymy, nadal... tylko weź pod uwagę, że niebieskiej stronie swap się nie opłaca w ogóle, więc jeśli oni zmuszą do double swapa, w sensie fioletowi, to już będzie dla nich dobra przewaga, bo nie dość, że odzyskają golemy, to jeszcze będą w stanie... nie będzie tej przewagi dla bottomu drużyny niebieskiej. Także wydaje mi się, że jeśli uda im się sprowokować double swapa na topa, to będzie bardzo korzystne. Ale zobaczymy, na razie się na to nie zanosi, chociaż... No nie, jednak chyba... Może będzie swap na mida się... też ze strony niebieskich, wszystko się okaże. Tak, i wtedy ewentualnie to będzie Caitlyn z Lulu na środku i Nidalka na dole. Jeśli chodzi o ward, zaczki ofensywne wardy postawili fioletowi. Tutaj minutowy ward i 2-3 minutowe wardy na wejście do dżungli. Tak naprawdę całkowicie zamykają opcję wyjścia z dżungli niebieskim. Bardzo, bardzo ofensywne, ale też myślę, że będą im się zwracać w tych początkowych minutach. I tak, to jest swap na mida, tak jak mi się wydawało. Czyli mamy Caitlyn z Lulu kontra Oriana. Caitlyn jest świetna do puszu, najlepsza postać chyba do puszu i chyba dlatego chcą tego turę tak najszybciej wziąć, szybciej niż przeciwnicy na topie. No, poza tym myślę, odcięcie trochę jednak Czajkowskiego tutaj od farmy też tutaj będzie miało kluczowe. No i myślę, że nikt nie chciał grać 1-2 na Jace'a. Jace idealny do 1-2. Mm-hmm. Jeden z najlepszych postaci obok Rumbla, chyba Rumble jest tylko lepszy i ewentualnie obok Renektona, może Cho'Gatha. Mm-hmm. To jest najlepsza postać do 1-2, więc dobrze, że nie podjęli jakby tego słopa tak jak chcieli fioletowi. Zobaczymy, na ile im się opłaci, na ile będą w stanie spuszować mid Tureta, jak szybko będą w stanie to zrobić. Na razie Czajkowski przytulony do Tureta, więc no nie za dużo tutaj może zdziałać, bo za chwilę wielka fala minionów tutaj zmierzy w jego stronę. On ma tylko 3 potiony, to jest jednak mało jak na słop. Chyba jednak się nie spodziewali tego fioletowi. Także pod tym względem dobra decyzja. Zobaczymy, na ile wyjdzie w praktyce. No, może się okazać, że Jarvan przybiegnie w porę i pomoże na tym midzie, więc no, nie wiadomo jak to Karim też już 2 buffy zrobił. Czy to będzie... Próba ganku no, bota. Lulu schodzi to na będzie bota. Chyba jednak zejście po prostu. To jest ciekawe w sumie. No, i ale to próba być... Dekonisa 1 na 1, to może być First Blood, jeśli no, dobrze to zagra. Jest slow, jest ale... exhaust, to nie będzie FB. Czy zareaguje Hekarim? Jest reakcja Hekarima, to może być martwy Jace. Dlatego, że Hekarim ma 2 buffy. Jest brama. Ale tam jest red buff, jest Jida! Jest first blood dla Nidale, piękna Jida, tak piękna Jida, first blood. Znaczy świetna reakcja Dekonisa, ale mi się wydaje, że pobiegł lekko za daleko. Jak dostał exhausta, powinien się od razu odwrócić i cofnąć do swojej dżungli. On tutaj próbował zabić tą lulę, to było bardzo ryzykowne, no i jak widać, zbyt ryzykowne w tym wypadku, nie opłaciło im mu się no, to. W międzyczasie tutaj na midzie padła nam Caitlyn, my akurat byliśmy z pomocą Jarvana, nie wiem co Jarvan zrobił konkretnie, ale jest asysta. Tak, i teraz będzie przejście na topa, bo tutaj Cho'Gath już bez flesza, była akcja na tym topie. Będzie klasyczny dive no, standardowy dive 3 na 1, sztandar postawiony. Sztandar, ale to chyba nie będzie kluczowe, dlatego że tak jest. Znaczy, o tyle sztandar według mnie nie był aż tak słaby, on odcinał teoretycznie drogę ucieczki Cho'Gathowi, który i tak tego flesza nie posiadał, więc jeżeli nami nie trafiała kulką... Ale jeśli Cho'Gath nie posiadał flesza, to podbicie Cho'Gatha, który jest w zasadzie mało ruchomy, celem nie ma daszy, jest bardzo prostym zadaniem, a jeśli by on go podbił, to Cho'Gath był martwy tak czy siak. No nie wiem, no wydaje mi się, że to było po prostu zadałby więcej zamknięcie, obrażeń zamknięcie by było. No być może, ale to było zamknięcie drogi ucieczki. Można zobaczyć, co maksuje Jarvan, czy Q, czy E. Co maksuje Jarvan? Na razie Q. Okej, czyli to nie było aż tak istotne, jeśli chodzi o obrażenia. Mhm. No i co, mamy 2-1 jak na razie, czyli całkiem nieźle nam się tutaj ta gra. Aczkolwiek gold gap ledwo 200 golda, więc minimalny. No to jest akurat, tutaj jeszcze mała wiewióreczka nam się zrobiła z Czajkowskiego, ale Czajkowski oddaje dość mocno. Mm-hmm. Wyraźnie Nidale dobrze radzi na tym bottomie, ma więcej CS-ów w tej chwili niż Jace. I no to jest ten Zed poprzedni. No Makila też, tak, to też trochę jednak działa na jej korzyść bardziej, więc... Zobaczymy, co kupi poza łezką. Powrocie do bazy, bo myślę, że łezka będzie na pewno jednym z itemów. No to się okaże, tu na razie kolejna Jida w stronę Dekonisa i póki co, no cały czas 2-1. O, jest pink wardzik ładnie ustawiony, także myślę, że za niedługo chyba jeszcze ktoś tutaj odwiedzi tego topa. Cho'Gath spuszował linię, ale teraz może, no właśnie, to jest to, Varus frizował i w tej chwili Cho'Gath w ogóle nie będzie mógł podejść do farmy, jeśli dobrze to rozegra. Top było top drużyny purpurowej, czyli wesołych bubrów.
No tak, no tak to Czogacz w ogóle zupełnie zostanie tutaj bez niczego. No. Będzie mógł sobie tak trochę tylko pobiegać. Nie dość, że nie ma wizji, to jeszcze nie ma dojścia, ale w międzyczasie zobaczmy, tam gdzieś Hekarim przeatakował właśnie Jarvana, ale Caitlyn tutaj została bardzo mocno poobijana. Minusem frizowania linii na słopie jest to, że przeciwne duo może szybciej popchnąć turę, co jest zawsze niekorzystne. No więc jak widać, fioletowy top zamiast frizować jednak zaczynał puszować i będą próbowali chyba ten turret wziąć zanim ich przeciwnicy zrobią to na midzie. A ten turret na midzie już ma bardzo mało HP. Orianna, no może nie bardzo mało, ale już 1/3. Troszkę poniżej połowy. Troszkę poniżej połowy. A Orianna też nie ma dużo many, więc tutaj presja będzie utrzymywana, proszę zobaczyć. Ale dwa strzały od tureta, coś nie za bardzo. Caitlyn za mocno właśnie takie podstawowe błędy robi. Chciała zharasować Orianna, a... Tak, no tam był Peacemaker i troszeczkę chyba niewyczuty był zasięg, ale teraz znowu w międzyczasie akcja na topie i no, co prawda troszeczkę przegapiliśmy, ale Lulu wchodzi agresywnie, czy ona to zrobi? Brakło jeszcze jednego autoataku tak naprawdę i w międzyczasie dobry heal od Nami, ale już Hekarim naciąga. No, czy on tutaj się rozpędzi? Ma na pewno tutaj na oku swojego przeciwnika Varusa, tam Lulu jeszcze pomaga, jest Exhaust, jest podbicie na Hekarima i 4-1, ale to chyba nie będzie koniec, ta Lulu również mocno poobijana, ale nie będzie decyzji na dive'a, to byłoby w sumie dość niepotrzebne. Wydaje mi się, że drużyna niebieska popełnia błąd, że nie miała żadnej wizji na środku rzeki. Mieli tego Warda, zobacz, za turetem w tribuszu, ale to jest dużo za późny Ward na reakcję, jeśli ich top solo topper jest wysunięty pod turet. On już nie ma jak uciec, on już jest zabijany i drugi raz w bardzo głupi sposób umarł przez brak wizji tak naprawdę. Później Lulu próbowała zabić, niewiele zabrakło, jej się to nie udało i wejście Karima zupełnie niepotrzebne. Jakby wchodził, żeby dobić Jarvana, okej. Okay. On wszedł na Varusa z full HP, sam 1/3 i został po prostu wycięty. Bardzo, bardzo tutaj bez nieprzemyślane zagranie Hekarima, no i oczywiście drużyna fioletowa bierze pierwszy rubierze. To jest uzasadnione tą akcją, której drugi dive tak naprawdę, który mi się udał. Wydaje mi się, że powinni przy pierwszym udanym dive puszczą ten turret. Próbować, jest to wykonalne. Tak. Nie zrobili tego, poprawili ten błąd. No, ale turet za turet teraz w tym momencie, Czajkowski jednak nie był w stanie obronić, no i teraz zobaczmy, czy będzie jakaś tutaj walka, teraz dobre ulti od Orianny, wpada to wszystko, Varus, Chain of Corruption zatrzymuje Lulu tylko i wyłącznie. No i mało brakowało, chociaż tutaj Hekarim jeszcze oczywiście. Orianna też nie miała dużo HP wbrew pozorom i nie miała many już, więc... Tak, no ona tylko chciała troszeczkę podciągnąć tą Caitlyn, żeby Varus był w stanie trafić Chain of Corruption. Dobry flash Caitlyn, trzeba przyznać, że no... zdążyła to zrobić w czas, prawda? Także... No, mamy 4-1 po 8 minutach, po jednym turecie, ale już widać, że w goldzie no już jest 1000 golda jest. To wynika tym dive'em, gdzie zginął zarówno Czogacz drugi raz, 500 golda dla drużyny fioletowej, drugi raz Hekarim bez sensu, kolejne 500 golda. W tej chwili to jest ta różnica, ten gold drop to te 3 kile nawet. W farmie podejrzewam, że drużyna niebieska minimalnie wygrywa. Na bocie Nidale, która ma słabsze early od Jace'a, dobrze się radzi dzięki temu First Bloodowi, także to jest plus zdecydowanie dla drużyny niebieskiej. No i zobaczymy, jak bardzo to się przełoży na poke w midgame'ie. Ta Nidale przyszła w 2 Durant Ringi, to jest taki bardzo early build. Pytanie, kiedy będziemy jakiś większy item, jak już DevKappa albo ewentualnie Arcangelo. No, teraz ciekawa sytuacja, bo tutaj będzie wejście po smoka i zobacz, że drużyna przeciwna nie ma wizji, ale spodziewają się, że ten smok właśnie jest robiony przez to nie będzie kontestu, to nie będzie kontestu, nie będzie smoku w ogóle. Nie, to jest po prostu smok oddany za darmo, zupełnie... Nie było tutaj żadnej reakcji. Świetna reakcja była, bo zaczęli puszować mida, to jest najlepsza akcja, jaką mogli zrobić. Zobacz, że Orianna była na topie, nie mogła pomóc. Inicjacja 4/5 jest ryzykowna, mogli ją podjąć, ale Jace nie spokował dość, żeby było się płacało. Varus się nie mylę, nie miał ulti, Orianna nie miała ulti. O, przepraszam, Orianna nie było nawet, ale nie było, nie Orianna było. Nie miał, ale Varus nie miał ulti. I w tym momencie jedyne co mogli zrobić, właśnie puszować mida i wzięli pół tureta. To jest generalnie najlepsza opcja, jak nie możesz kontestować Drake'a, w sumie, masz trzech na przykład memberów. Mhm. Bo przeciwna drużyna nie może dać z tego Drake'a od razu, a ty możesz popchnąć pół tego tureta chociaż. No tak, no to zawsze tam te obrażenia na turecie to jest zawsze coś. Ale mimo wszystko, no mówię, no nie było przede wszystkim tej wizji, no bo gdyby mieli wizję, myślę, że raczej kontestowaliby tego Drake'a, żeby... Na pewno mieliby lepszy ogląd, czy mogą wejść 4/5, ile HP mają przeciwnicy i czy Jace ma dalej pułkować lub próbować, może wejść melee range, melee range, może próbować podejść bliżej. Czy po prostu ten... No nie mieli tutaj Warda, to jest błąd. No, zobaczmy, bo tutaj teraz Hekarim dostał kulą od Czajkowskiego, no ale oczywiście wycofał się w międzyczasie, tam kolejna dzida poleciała, no i te dzity trafiały. A ta Nidale zaczyna działać powoli, chociaż nadal ma tylko 2 Durant Ringi, zobaczymy co kupi po powrocie. Ile ma golda Nidali, możesz... No zobaczmy ile w ogóle tutaj golda ma. 1000 golda, to już jest zawsze błąd, albo sorcererki.
No, to zależy rzeczywiście od zawodnika, co on tutaj sobie wymyśli do tych dwóch, do Ranseringów i do Łezki. No. O tyle dobrze też, że Czogat poszedł w GP10 jakieś, to mimo, że był tak behind, bo dał się przede wszystkim drugi raz dajwować, jak nie było tej wizji dostatecznej, ale i pierwszy raz, był bardzo w plecy, mimo, że z Czogatem miał mało farm na słopie. Matek GP10 może będzie powoli użyteczny w teamfightach, bo Czogat głównie pełni rolę utility, ewentualnie tego fista. Więc tyle dobrze z stron Czogata. Dobrze z stron Hekarima też idzie w tanki. No i zobaczymy, która drużyna będzie miała lepszy midgame. W Goldzie jest tylko 5 różnic. Przyczaja się, ale no niestety, no, nic tutaj się już nie da zrobić, skoro miniony nawet zostały spuszowane. I przeciwnicy się tak naprawdę rozbiegli, no bo tutaj widzimy oczywiście Warusa z nami przy swoim turecie. W międzyczasie jest Orianna, która będzie brała Blue. Lulu troszeczkę chyba niepotrzebnie, zobaczmy, ona próbuje przeszkodzić, ale to się chyba raczej nie uda, tak jest. Jest Blue zabrane dla Czajkowskiego, ale Czajkowski wie, że tutaj już się czai Caitlyn, jest Lulu, jest Hekarim i od razu flash. Bała się, bo reszta drużyny nie miała jak przeskoczyć, a tutaj już była krążana, no i defensywne, takie bardzo ostrożne rozwiązanie, nie zużywając ulti, po prostu flashowała. Tutaj ta Lulu zrobiła tyle dobrze, że odsłoniła Czajkowskiego na długi czas. Nie wiedzieli, że on nie poszedł do koła, tylko poszedł w tym wejściu, gdzie można było go zagrodzić i wykorzystali to, żeby zużyć mu flesza. No, teraz troszeczkę będzie przepychanek na bocie. Miniony tutaj walczą dzielnie jedne z drugimi, ale tutaj już jest Chase, już jest Orianna. Jest również co prawda i Nidalka, ona ma dobry zasięg z tych JIT i zobaczmy, czy trafi. Mało brakowało, ale chyba będzie jakiś engage, czyżby? Jest na razie JITa i od razu kataklizm z ulti od Orianny. Jest to prawda, nie jest dobra decyzja w ogóle, żeby... Uj, coś będzie chyba nie za bardzo. Chain of Corruption, tutaj zostali zatrzymani gracze drużyny niebieskiej, ale to czerwoni, bardzo mocno poranieni, muszą uciekać z tej walki. Czyli coś nie do końca wypaliła chyba to nie była dobra decyzja, żeby po nietrafieniu podbicia engage'ować ulti Jarvana na supporta samego i robić to pod turetem. W zasięgu tureta Jarvan kupił. Dostał co najmniej dwa turet hity. Szczególnie, że zrobili to na Lulu. Jeżeli dwa ultimate na samą Lulu, która sama się ultnęła i spokojnie tam uciekła, a straciła naprawdę dużo HP. Tak naprawdę Jarvan stracił tyle co Lulu, a stracili jeszcze te dwa ultimate. No bardzo, moim zdaniem, chybiona decyzja, żeby samego łapać supporta. Jak złapali Nidale może jakoś ulti Orianny, no to okej. Okay. No i teraz Nidalka tutaj się próbuje odgryźć. Hekarim wskakuje na Orianę, ale to jeszcze jest oczywiście za mało. Orianna oddaje kulką, leci JITa kolejna, nietrafiona. No i dalej te przepychanki na bocie trwają. A... Gold gap zmniejszył się do 100-200 w tej chwili, tak, także gra jest bardzo wyrównana. 1000 golda było przez chwilę, teraz mamy praktycznie że wyrównaną sytuację. Niebiescy cofają się do bazy. Czyli to są gracze Pope Workout, natomiast wesołe bubry zbierają jakieś tutaj miniony z dżungli. Jace idzie sobie na topa zabrać farmę, farma bardzo ładna, dużo golda będzie dla niego. Jace już proszę, zobacz, odskoczył tej Nidali w farmie, o ile na linii mówiłem, że Nidale świetnie radzi, dostała tego First Blooda i miała te 10 farm przewagi, to Jace teraz z tymi obszarowymi skillami do czyszczenia odskoczył. Aczkolwiek Czoga zredukował stratę Doriany, więc to gdzieś tam w naturze prawda, się wyrównuje, chociaż przewaga, zobacz, mówiliśmy, że 100-200, teraz już jest prawie, no, było 500, jest znowu 300, a nie, jest znowu 500, proszę. Także... No to się będzie zmieniało. I Czogat... To jest mała przewaga, jest 1 kill maksymalnie, więc nie Czogat ma pójdzie w Road of Ages, bo już od razu był zakupiony Krystal, Scepter i oczywiście, Krystal mówię, Katalist i... Jeśli to jest APE Czoga, to typowo chcą iść pod poke. Caitlyn, Czogat z Rapturem, który nie ma dużego zasięgu, ale jednak może jakoś do poke'u być użyty ewentualnie do engage'a. I oczywiście Nidali, więc po prostu typowy teamcom pod poke. I jeśli się uda spokeować, cokolwiek Karim inicjuje i tam już wtedy... No i wtedy nawiązuje się walka. No zobaczmy, bo teraz chyba będzie 4 na 2 na dole. Dobra, oj, JITa trafiona, bada Hekarim, no bardzo mocno Varus poraniony, jest ulti od Caitlyn. Varus używa tutaj i ultimate'a, i bariery. W międzyczasie goniona jeszcze nami, ale nadchodzi w tym momencie Jarvan, no będzie podbicie. Jest zniszczony turret i Jarvan złapany w klatkę, no i teraz bardzo mocno poobijany, jest kataklizm, ale... Jarvan wszedł zdecydowanie za głęboko, tutaj dobry pomysł na dive, Varus to wcześniej JITem miał pół HP. Później pojawił się problem w postaci... Uj, kolejna JITa. Bardzo mocne te JITy są w tym momencie. Mówię, Nidale kupiła tutaj, prawda, przedmioty, nie ma sorcerów, ale ma tego Blasting Wanda, o którym też mówiłem i o dziwo, no już boli. Ona ma na ten 9 poziom skończony, tak jest, 9 poziom, czyli JITa ma na najwyższym poziomie już.
Druga rzecz, że właśnie oni weszli bardzo dobrze, bo pod DJ od razu. Hekarima ulti niby trafiła, ale ten Fear, nie wiem czy zauważyłeś, poszedł w złą stronę. Nie w swoją turetę, tylko w przeciwną. Tak, przez to Varus mógł odskoczyć, mógł wyflashować z tego i przeżył. No ale mamy smoka. No ale taka jest natura Fira tak naprawdę. To jest, no jest to losowe, dlatego mówi strasznie. Się trochę, że Hekarim jest taką postacią wśród tych dżunglerów topowych, bo wymieniasz topowych 4-5 dżunglerów obecnie, obok Nasusa, Volibera czy Jarvana. Jest najbardziej losowy i taki, no niektórzy gracze mają do niego pewne obiekcje, nazwijmy to tak. Ci lepsi. No ale drugi smok teraz był zabrany przez drużynę niebieską, konsekwentnie, więc oni już powiększyli przewagę. Tutaj brawa dla Caitlyn, nie wyszło ta inicjacja, Varus wyflashował, Nami jakoś uciekła, też użyła flasha, jeśli się nie mylę, tak jest, poszło ulti i Caitlyn dobiła tureta, zamiast gonić, kiedy już rzuciła to ulti, nie była w stanie tego zrobić, to dobiła tureta, dodatkowy gol dla drużyny niebieskiej i błąd straszny Jarvana, on wszedł sam na 3 czy 4 zawodników, tam faktycznie ktoś miał mało HP, chyba to był Hekarim, po wymianie z Varusem, ale to z strony Jarvana. Tak, ale to nic nie zmieniało, bo tam jeszcze była i Nidalka, która mogła też tak wylecieć i rzucała dzidami. I tak. Ta śmierć Jarvana oddała darmowego smoka dla drużyny niebieskiej, to już jest 1500, to już jest trochę większa przewaga niż wcześniej. Tak, no czyli teraz drużyna niebieska przejęła, można powiedzieć, inicjatywę, 2 turety zniszczone, Czoga teraz się przeniósł teleportem, widzisz, mówili, że nie będzie teleportów do turetów, no tu proszę, no, obrona cóż, tureta, teleporci. No jesteśmy już po lejnik fejdzie, można powiedzieć, 2 nie, turety no, już padły, oczywiście. Więc ten teleport może mieć trochę inne zastosowanie. Też chciałem zauważyć, że świetnie rozgrywana jest Nani dalej. Mimo, że ma mniej farmy od Jace'a, co mówiłem, to świetne te dzidy wchodzą, trafia bardzo dużo dzid i to co mówiłem, przy nich, że Zedem zagrał kolega świetnie, w tej bardzo, bardzo solidna gra Nidali, może ta farma trochę ucieka, to... Znaczy, no teraz jest to, no, w miarę, powiedzmy, tam wywiązuje 8 się swojej roli, szczególnie, że to nie była Nidali na midzie, gdzie ma łatwiej, ma krótszy dystans do tureta, łatwiej uciekać z rękami, bo na Nidali na bocie. Myślę, że ten first blood jej na pewno dużo pomógł i teraz... Tak, no troszeczkę niby ją tutaj podreperował, ustawił nieco I teraz na początku. Naprawdę świetnie wywiązuje się swojej roli połk czempiona. 17,5 minuty mamy, Orianna tutaj dostaje Rapture'a, oczywiście będzie jeszcze Silence, ale nic więcej. Ten Cho'Gah tutaj oczywiście nie zainicjuje, no bo 4 na 2, no nie bardzo można sobie pograć, ale kolejna dzida, zobaczcie. Orianna 300, no niespełna 400 hapsów. Ale zobacz jaka jest magia połku, są 2 na 4 w tym momencie i tak trzymają ich w szachu, bo jeśli tylko drużyna fioletowa podejdzie, to dostaje tę dzidę od razu i tracą niewiarygodne ilości. I teraz będzie push dzięki temu tak połkowi właśnie to będzie jest właśnie push magia połku kompu. I jeśli mieliby jeszcze Jace'a, to już w ogóle... Kolejna dzida, no to już po jednej czwartej HP zjada, także... Pytanie, co zrobi drużyna fioletowa, bo nie mają tego Jace'a, ale on nie jest jakoś bardzo do przodu, ma tylko Brutalizera z ofensywnych itemów, niedługo Muramane będzie miał, ale ona jest lepsza z tym jego skillem zwiększonym atak speed, aniżeli sam połkiem. I teraz pytanie, jak zareagują, oni muszą zainicjować, mają ten setup do engage'u, co mówiłem, że follow up, ale do tej pory ani razu im się to nie udało, Jarvan wchodził sam, to Hekarim pierwszy ultował, nie Jarvan. Te inicjacje były słabe, albo pod turetem przeciwników. No, nie było dobrej może synergii. Teraz. Jest Rapture ominięty, jest slow, ale Jarvan znowu wchodzi sam, zamykając, co prawda Caitlyn, ale Czogata, Caitlyn, ale jest Czogata, jest, jest oczywiście piękny ulti od Hekarima i myślę, że ta walka się za chwilę rozwiąże, chociaż no, na razie jest 1 za 1, 2 za 1, 2 za 2, double kill dla Orianny, ona jeszcze gdzieś tutaj żyje, shutdown na Varusa i zobaczmy, ta Nidala, ona to chyba zrobi, tak jest, double kill, 3 za 2 w tej walce, ledwo żywa Lulu, gdzieś tam uciekł, ale Hekarim tuż pod turetem ją zapał, 4 za 2, znowu chyba no, nie do końca było zrozumienie w tym engage'u. Można rzec, że przyzwoita inicjacja, aczkolwiek znowu, Eku użyte tylko do transportu, że tak powiem. Tak, nie było podbicia w międzyczasie. Taka wymuszona była ta inicjacja, chyba chłopaki stwierdzili, kurde, coś nie tak, musimy zainicjować, musimy tutaj wejść, bo jesteśmy w opałach i jesteśmy połkowywani. I weszli trochę na siłę, nie było to złe, bo faktycznie zabili główne cele, czyli Caitlyn. Aczkolwiek, no złapano za Caitlyn i Cho'Gah, chyba Caitlyn nie miała flesza, nie wyskoczyła z tego kataklizmu. Nie, to było jeszcze, na plus, ale ulti Orianny było spóźnione. Jace w ogóle gdzieś był tam z tyłu, ulti Varusa też dużo później. Tak naprawdę Varus musiał wejść w środek, żeby zaultować, przez to został sfokusowany i miał szybko stracił HP. I tak naprawdę świetny counter engage, Nidale dalej stała z tyłu, wchodziła z boku, z prawej strony rzuciła jedną dzidę, chyba trafiła. Później jeszcze weszła w tym Kugu War Form. I pop może podwijać i Kuf wtedy dużo większe obrażenie zadaje na cele z mniejszym HP. No a Lulu świetnie zasukurowała, tak żeby ta utrzymać przy życiu.
No i tak naprawdę świetny counter-strike ze strony niebieskich. No, rozgrywają tą grę jak najbardziej. No, kolejna dzida już prawie za połowę życia i teraz chyba znowu będzie jakaś akcja, bo już Polimorf, już próbowała tam Lulu też jeszcze coś poukować sama. O i teraz znowu engage przy turecie na topie. Lulu zostanie zabita, ale ona już wie o tym, więc poświęciła się. O i 2-1 w tym momencie. Bardzo ładny shutdown teraz Jarvan, na Nidalce. Także to był bardzo dobry engage, dlatego że my stracili Jarvana, to bili się pod swoim turetem, który miał mało HP, ale przeciwnicy nie byli w stanie go dobić. Oj, tu Oriana jeszcze ściga, jest dobra klatka, dobra siatka, przepraszam, nie klatka, ale dalej ścigają przeciwnicy tutaj swoich rywali, no. No i po prostu shutdown na Nidali, 5 killi Nidali. 5 killi to no sporo golda, tak. Ale ona wróci już nieco uzbrojona. Aczkolwiek to mimo wszystko gold gap z 4000 zmniejszył się do tylko 3, no tylko, jeśli można mówić tylko. Albo aż, to zależy jak się to patrzy, tak jest. Także tyle dobrze dla drużyny fioletowej. A to było tyle lepiej, że złapali przeciwnik pod swoich turetem. Zainicjował Jace, dzięki temu reszta mogła... Tak, reszta mogła dobiec, tak, jeszcze dzięki ale, właśnie walce. Ale powiedzmy szczerze, w open fieldzie to się nie zdarzy, że Jace zainicjuje. To nie jest wykonalne, normalnie. W normalnych warunkach. No, zobaczymy, co tam się dalej będzie działo. Zrobiło nam się 8-7 po 21,5 minutach. 3000 niepełne, tam 2800 przewagi. Póki co Pope Workout nad wesołymi bubrami. Hekarim teraz rozpędzony próbował chyba tutaj coś zdziałać, ale tylko i wyłącznie przestraszył. Wezmą sobie tureta na spokojnie, panowie z Pope Workout i raczej chyba tym topem tutaj dalej podążą. Czajkowski chyba troszkę zaspał, aczkolwiek może to był bait. Tak, może być, bo Hekarim bardzo mało życia, co prawda na Wild Growthie jest bardzo dobry kataklizm, chociaż nie ma tutaj za bardzo komu atakować, bo dopiero w tym momencie Varus będzie wracał i chyba to będzie no, problem spory dla panów z wesołych bubrów, co prawda nami złapała 3 przeciwników, ale stracili 2 zawodów graczy drużyny czerwonej. Przede wszystkim... Świetnie złapali Hekarima, który próbował sprzedawać tureta. Świetnie, został sprowadzony do tam małej ilości życia, może 500-600 HP. Ale później ulti, Lulu miał ulti, oni musieli o tym wiedzieć. Wszystkie spele mieli, było 5 na 4 i nie wygonili go, Varusa. Próbowali go złapać i dobić ze wszelką cenę poza zasięgiem tureta. I w tym momencie weszli w teamfight 4 na 5, który jednak przy przewadze golda niebieskich i przy przewadze jednego zawodnika, przy braku AD carry, który jednak powiedzmy szczerze ma dobrej, ma jakiś tam damage, bo ma no, 4-1-3. Tak, ma Blade of the Ruin King tutaj dalej. Okazało się to po prostu tragiczne dla nich i po prostu stali wybici samą siłą przewagą w złocie. Tak, tak, no to, na to właśnie niestety wyglądało. No i 9-8 się zrobiło póki co. I choć Karim dał się złapać, chociaż oni mogli wykorzystać to, że się dał złapać do tego, żeby obronić tego tureta i poczekać na Varusa, no to byli trochę greedy i niestety zapłacili za to sporo ceny. Chciwość podobno nie popłaca, co mogliśmy akurat zobaczyć. No i teraz przewaga troszeczkę wzrosła, tutaj 5000 aktualnie się zrobiło. Także no tak jest. Niebezpiecznie powoli się zaczyna robić ten pułap, jeżeli będzie się tak cały czas to systematycznie powiększało, bo zobacz, że po kolejnego smoka idzie Pope Workout. I zupełnie jeszcze ani jeden smok tutaj nie został skontestowany. Nie rozumiem szczerze mówiąc, dlaczego Cho'Gath zbudował Shurelia z Filozofera. Nie rozumiem zamysłu, nie miał poke comp. A inicjację robi Hekarim, tak naprawdę nie wiem, czy jest no, ten może do disengage'u na przykład. Być może. Różnie jest to... wejście Oriany. Oj, Oriana, och, bardzo ładnie flash, ale chyba nie zdąży, bo Hekarim wyskoczy na nią. Co prawda jest teraz ufala od nami, ale to tylko defensywnie, żeby uratować Jarvana. No, ta gra nie przebiega po myśli zupełnie wesołych bubrów. Ja założę, że bubry robią gubią się strasznie tutaj, chodząc po mapie. Oni cały czas podobny błąd robią. Zauważyłem, że oni cały czas engage'ują w poprawny teoretycznie sposób. Teraz Oriana bardzo dobrze zaengage'owała, złapała na ulti chyba 4 osoby, ale robił to pojedynczo. Tu Jarvan skoczy i wyskoczy przed team. Team nie ma jak tego dobić. Tu łapią kogoś bez Varusa. Tu sama Oriana złapie kogoś. Świetnie, złapała, ale nie ma w ogóle follow-upu. Tutaj chyba nawet Hekarim stracił pół HP znowu, ale nie było, czy Caitlyn, ale nie było tutaj komu dobić. A sama 1 na 5 została łatwo złapana, no i niestety, to takie błędy teamplayowe, można powiedzieć, z stron drużyny. No, Hekarim teraz rozpoczął, tutaj bardzo mocno wszedł na Varusa, ale już przyszła i Oriana, co prawda turec zabrany, ale Hekarim również. No. Hekarim był w tym momencie greedy, tak naprawdę. Raz dał się złapać, znaczy dał się złapać, teraz sam wszedł, głupi trochę sposób. Nie wiem, może teraz był chciwy, może chciał właśnie no właśnie, złapać, chyba chciwość jednak na tego Varusa. Może nie wiedział, że Varus już jest, ale nie no, nie wiem. Oj, jaka dzida tutaj poleciała kolejna w motyla, no myślę, że się na pewno troszeczkę zdziwił. Nie ma jeszcze ulti Oriana, ale chyba bubry, jeśli chcą inicjować, muszą to zrobić teraz, ewentualnie wziąć turret.
bo nie ma Hekarima, jednak jest 4-5, mają Ultimate Varusa, mają Ultimate Jarvana, zaraz Ultimate też Oriany. No, zobaczmy, czy dojdzie do tego, co właśnie powiedziałeś, bo na razie biorą Tureta, aczkolwiek ta Nidala tam będzie dziabać z tych dzidek. Zobaczmy, czy trafi jakąś jeszcze. Jeszcze jedna rzucona. Jest trafiona Orianna, no i zobacz, że praktycznie połowa życia spada już niestety, w tym momencie. To jest Nidali. Także no, jedna dobra dzida tutaj naprawdę może odwrócić przebieg walki. No, jeżeli machnie tak za połowę życia. Ta Nidali zaczęła tak naprawdę tą grę wygrywać od początku, kiedy miała tą lekką przewagę. Później, kiedy co prawda stosowała farmi, ale przecież te dwa turety na midzie, które wzięła drużyna Pop Workout, to czy mówię, tak jest. Były głównie dzięki tym dzidom, ona trafiała chyba 3 dzidy z rzędu i po prostu drużyna Bubrów nie była w stanie się przeciwstawiać i zobacz, jaka jest przewaga w turetach dzięki temu. Przewaga z Golda, która wynosi 7000 w tej chwili, wynika w dobrych 4000 słomych turetów, więc tak naprawdę jest 3000 skilli farmy, ewentualnie smoków. Plus jeszcze 3 smoki były zabrane. Oczywiście, także... ale 3000 różnicy to nie jest tak dużo, 7000 to jest sporo, a to są wszystko turety tak naprawdę, to 4000 Golda. No ale to jest właśnie jednak siła chyba tego kompa. Trochę popołkować. Przeciwnicy mają połowę życia, może troszeczkę poniżej i wtedy wejść, brać tureta. I... Trzeba respekt oddać temu graczowi, który gra pod nickiem w poprzednich, że zarówno jak w tej naprawdę świetnie się sprawuje i no ja jestem naprawdę zaskoczony szczerze i pozytywnie. No, utrzymuje do tego jeszcze najwyższą farmę z tego co widzę aktualnie na tablicy. Także... Nie, najwyższą farmę ma Caitlyn. Gra Nidali. A nie, Caitlyn to jest, dobrze, tak, bo tu jest tak, Nidala, Caitlyn, to mi się pomyliło, to Caitlyn. Buntownik też w porządku, może nie jest jakoś wybitnie do Dranzixa, który gra na koncie LSD Detonator, nie jest jakoś do przodu, ale powiedzmy, że ADC-ery obydwoje wywiązują się swoich zadań w porządku. O tyle powiedzmy, że Jace minimalnie head tego Cho'Gatha, czy nawet Orianna. O tyle jednak ta Nidale jest no, naprawdę fantastyczna w tej grze. No, zobaczmy, bo teraz będzie kolejna fala minionów szła i czy... Niebiescy tutaj coś próbują. No to jest najlepsze rozegranie. Przepraszam, że tak ten wszedłem, ale mają wszystkie turety zewnętrzne wzięte, mają te wszystkie środkowe turety zebrane. Na Shora z połkompem, nawet przewadzę 7K na engage comp robić nie powinni, bo stracą HP. Jeśli drużyna fioletowa w nich wejdzie, to mogą po prostu przegrać grę. To już się źle skończyło, pamiętam taki mecz w Tales of the Lane. Trzecia gra, kiedy był 1-1, Kers kontra Eclipsia. Eclipsia miała właśnie Nidali, Tab z nią grał. Było 10000 przewagi i przegrali na Baronie tą grę, mimo 10k przewagi i przegrali tą grę na Kers. Dlatego oni bardzo dobrze robią, że połkują, bo pod turetem mają tą przewagę, że mają łatwe disengage w stronę Cho'Gatha z tą Shurelią czy Rapturem. Mogą połkować i powoli, ta Caitlyn powoli będzie zbijać HP turetowi, a jak wezmą inhibitor czy drugi, to mogą dopiero myśleć o Nashorze. No zobaczymy, bo na razie Cho'Gath tankuje tego tureta, Caitlyn oczywiście go obija, a w międzyczasie Nidalka rzuca bardzo ładnie dzidami po raz kolejny, zobaczcie, połowa życia tu, poniżej połowy życia Czajkowskiego, także na tym to właśnie ma wszystko polegać, kolejna dzida w Jarvana, no niesamowicie ten zawodnik gra tą postacią i widać, że wie co robi i robi to świetnie. I zauważ, że już prawie pół HP tureta zabrane. Oni konsekwentnie z każdą falą to 1/3, 1/4, 1/5 tureta zabierają, ten turet w końcu umrze. I wtedy będzie chwila taka, że turet będzie umierał albo tuż przed tym jak umrze, albo po tym jak umrze na inhibitorze, jeśli zdecyduje się bronić głębiej w bazie, drużyna fioletowych powinna zengage'ować. Tak mi się wydaje, przynajmniej powinna wiązać walkę, bo jeśli uda im się wygrać, to może być. Uj, dwa skille wylądowały na Orianie, połowa życia od razu spadła tak w sekundę dosłownie. Ale to jest Seraph Embrace, to się nazywa chyba ten item. Jest złożona Nidale, ulepszenie Archangel Staffa. Także, tak, Seraph Embrace to jest. Można zobaczyć, ile ma AP w tej chwili, a mi się wydaje, że to są ciekawe ilości. 450, tak jak właśnie myślałem. Także te dzidy już na pewno bardzo mocno bolą. Tak. I myślę, że no, tutaj nikt chyba nie jest w stanie przyjąć. Ale jak? Ten engage jest w ogóle nie... Jarvan teraz out of position zupełnie, co prawda fala od nami przerywa ultimata od Caitlyn. No i ciężka sytuacja w tym momencie dla wesołych Bubrów. Co prawda Orianna próbuje zaengage'ować, ale to było niezbyt dobre i kosztem tego jest zgon na Orianie. Wzięty turret, wzięty inhibitor. Tu przede wszystkim Jarvan źle się zachował. On wszedł znowu w ten sam sposób. Nie próbuje podbić nawet, kiedy przeciwnicy puszują, są blisko tego tureta. Podbić na przykład jakimś flashem, zrobić eku w przeciwników, żeby ich podbić. Dopiero ulti, żeby więcej obrażeń zadać. Nie próbuje czegoś zrobić, on robi po prostu eku, doskakuje i dopiero ulti. Sam ulti nie robi obrażeń, a Jarvan z tych wszystkich skilli ma te obrażenia jednak przyzwoite. Nawet sam Madredem.
I trzy razy taka inicjacja bardzo średnia w koniec Jarvana, szczególnie, że trzy razy team jest za plecami, jakby albo jakby się nie dogadali, albo jakby nie było tej koordynacji dobrej, albo nie wiem, może już chłopaki wchodzę. Albo może Jarvan jest nerwowy na przykład, tak. I on stwierdził, że nie, dobra, to czas na engage, bo przecież tak to nam już całą bazę rozwala. Trzy razy wszedł z EQ, nie trafiając z EQ nikogo, tylko z ulti. Tylko samo ulti, w tej ulti, chwili tak. Ktoś raz tego ulti flashował. Orianna zrobiła dobre ulti, muszę przyznać, na Lulu i Caitlyn. Caitlyn była bardzo low, ale to ulti było późno, ze względu też Jarvan tak wbiegł do przodu, no i była sama i przez to zginęła. Nie było follow-up od Varusa, Varus miał ciągle Chain of Corruption. Follow-up od nami był disengage'em, a nie engage'em. Jace nie miał jak się zachować, próbował wejść, ale nie miał nic do zrobienia. No niestety, ten engage był wymuszony, ale kolejny raz mocno jakby... Już 3/4 życia, już tutaj... Bardziej 2/3, ale tak. No 2/3, no ale on tam ma lifesteala, także już się zdążył troszkę podlecieć. No to mówię, no to będzie ciężki kawałek chleba teraz dla drużyny czerwonej. Cały czas Jace, ciężki. Jace, zobacz teraz ile dostał i ile zostało, więc to będzie chyba czas właśnie na Barona tutaj i bardzo mało życia miał Varus, bardzo mało życia miał Jace, także 5-3 tak naprawdę już się zrobiło. Fioletowych więc... nie skontestuje tego Barona teraz, tym się wydaje, że nie miał szans tej gry wygrać. Jest Jarvan, Lulu już też 2/3 życia straciła, wardy stawiane na potęgę, no i zobaczmy, czy ten Baron zostanie zesilowany, wchodzi w tym momencie Jarvan, ale Caitlyn zabiera Barona, nawiązuje nam się bardzo duży teamfight, no i zobaczmy, jest pierwszy kill tutaj na Orianie, za chwilę również i umrze Varus, jest co prawda kataklizm, ale to jest zgon tylko będzie i wyłącznie gry. Dla Jarvana. 4-0, jeszcze tutaj był fist od Cho'Gatha, Ace Baron. 4-0. Chciałem powiedzieć, że Hekarim zrobił za wczesnego smite'a. Pytanie, dlaczego Jarvan, który był w środku i widział dokładnie HP Barona, nie zesmajtował? Caitlyn dobiła tego na Shora. Nie jest użyty nawet smite. Tak, o tym mówię. Ja nie mówię, że ten Baron by coś zmienił, może i tak by przegrali teamfight, ale mogło być tak, że Jarvan by smajtował, reszta teamu by się wycofała, we czterech by się jakoś obronili, mieliby Barona, może by zaengage'owali, może by wygrali teamfight. I dlaczego tego nie smajtował, nie rozumiem. Może ze stresu mówię, ze stresu. To było być albo nie być tak naprawdę, więc no tutaj dużo rzeczy zależało od tego, czy uda się zesmajtować, czy nie. No i niestety Caitlyn była szybsza, aczkolwiek Hekarim również się. Ale świetnie rozegrana gra przede wszystkim przez Nidalee, ale przez całą drużynę. Były pojedyncze błędy Hekarima, Cho'Gatha, ale Verli, ten laning fade, w którym Jarvan de facto zagrał bardzo poprawnie. Tam mówiłem o tym sztandarze, że mógł inaczej. Ale to wszystko wychodziło na ich korzyść. Mieli też przewagę Tureta spuszowanego. No i zobacz, co się stało w midgame'ie. Po prostu zostali kompletnie zmasakrowani, a Jarvan wszystkie trzy inicjacje, jakie mógł zrobić, zrobił no, wszystkie trzy mało optymalnie. Zrobił sam przede wszystkim, gdzie reszta jego drużyny stała bardzo daleko za nim, albo stała gdzieś przy turecie. On wychodził za schody, na przykład tak jak ta ostatnia inicjacja co była, to nawet Orianna próbowała niby tam jakoś pomóc swoim ultimatem, gdzie ostatecznie została również i zabita. Także no tam... Chyba problem troszeczkę może z komunikacją był, albo może faktycznie jeden z zawodników był na tyle nerwowy, że już nie był w stanie Varus wytrzymać i stwierdził, że no dobra, wchodzę, chłopaki, chodźcie za mną, a chłopaki tak, ale co ty robisz? No i niestety tak wyszło, także w tym momencie strasznie jakby pogrom i chaos wprowadziła. Ja chciałem też powiedzieć, że gra drużyny niebieskiej była bardzo opanowana, bardzo wyważona, nie wiedzieli od początku końca co robić. Nawet mimo tych błędów na laning phase, oni mieli dokładny plan na grę, brali konsekwentnie smokę za smokiem. Fioletowa drużyna jakby na początku podejmowała tą walkę, ale strasznie chaotycznie. Nawet jak mieli przewagę złota, to wszystko było takie, może wejdziemy, może nie, Jarvan tu wejdzie, my tu jeszcze nie jesteśmy, tu może Varus będzie ubezpieczał. Było to bardzo takie losowe, powiedziałbym, nieskoordynowane i to było widać, a jednak muszę powiedzieć, że poza tymi paroma, powiedzmy, że nie jakby to nazwać, dziwnymi zachowaniami Hekarima kilkoma, to jednak reszta działań drużyny była wypracowana, skoordynowana. Nie zrobili błędu, że poszli po Barona, zanim wzięli ten inhibitor. Później jak szli po Barona, też mieli świetną kontrolę, tam Nidalee połkowała. Chociaż steal mógł się zdarzyć, moim zdaniem, jeśli Baron ma 2 HP i trzyma się drużyny na wysokim, powiedzmy, poziomie życia, to trzeba najpierw, jak się ma pinka, zniszczyć wardy przeciwników i niszczyć je do momentu, póki można to robić, póki nie ma się za mało HP, żeby po prostu wziąć safe tego Barona. Tu było realne ryzyko, że Jarvan smajtuje. Jedynym powodem, że tego nie zrobił, było, nie wiem, tu sam Jarvan musi powiedzieć. Nie użycie smajta. Także, ale było to ryzyko, podjęli je, mieli już te 10k przewagi, ale mi się wydaje, że niepotrzebnie. To jedyne takie w tym mid, powiedzmy, game'ie, jedyny błąd, który drużyna mogła zrobić.
No, nie zapłacili za niego w ogóle. Nie zapłacili za niego i udało się doprowadzić do końca. Ale bardzo ciekawa gra, przede wszystkim od początku. Pierwsze 15-20 minut bardzo równe, trzeba powiedzieć. Coś nie wyszło drużynie Bubrów. No i cóż. No, mają jeszcze szansę, mają jeszcze na pewno szansę, bo to był mecz wygranych, czyli teraz Pope Workout będzie już na jutro w Pucharówce, natomiast Bubry teraz będą mieli grę ostatniej szansy tak naprawdę, bo oni jeden mecz wygrali, tak? Teraz przegrali, więc grają trzecie spotkanie, jeżeli wygrają, są jutro dalej, jeżeli przegrają, no niestety. Ciekaw jestem reakcji zespołu Bubrów, zaraz po rozmawiam. Myślę, że zobaczymy. Się za niedługo dowiemy, my na pewno. Ale chciałem też powiedzieć, że fajne jest to, że poziom turnieju, mimo że jest to turniej amatorski, jest naprawdę wyrównany i widać fajne zagrania, nie są to zagrania jakby bardzo jakby profesjonalne, no bo mówię, na poziomie powiedzmy, że tym semi-profesjonalnym, ten turet na topie, przy pierwszym dive już by pewnie był zniszczony. To nie może zostać, jeśli jest coś takiego. To musi być zniszczony. I kilka innych rzeczy, o których mówimy, jak losowe ulty Karima. Nie dociągnięcia takie. Czy takie błędy w koordynacji. Aczkolwiek naprawdę poziom jakiś jest, to mi się naprawdę podoba i jest równy przede wszystkim. Tak. Te lepsze drużyny, powiedzmy lepsze wybijające się na tym turnieju, pokazują, że mogą nawiązać równą walkę. I mam nadzieję, że przy następnym spotkaniu się do niego dojdzie, drużyna Bubrów będzie miała szansę się zrewanżować i że będzie to mniej jednostronne spotkanie. Także mamy na razie chwilę oczywiście przerwy po tym, że emocjonującym spotkaniu dla widzów, którzy są tutaj oczywiście w Lublinie na OMCS-ie, zapraszamy na trzecie piętro do cateringu. Chwila oczywiście też tutaj przerwy. Komentował dla Was ten mecz Mariusz Magdziemaga oraz Mikołaj Lendik-Wyspiański. I ja jeszcze chciałem, jeśli mogę, pozwolić zaprosić wszystkich chętnych do VIP-roomu. Tam będą jakieś gry rozgrywane. Może też pogadamy, coś powiem, cokolwiek. Może jakieś gry fanowskie zobaczymy, jeśli jesteście zainteresowani. To także serdecznie zapraszamy. Czekamy na kolejną grę i zostańcie oczywiście z nami na UMCS Tournament w Lublinie. Zapraszam.